Siemka, z tej strony Jacek z In The Cage. Znajdujemy się w pięknych sceneriach Zakopanego. Niestety nie znalazłem takiego miejsca, żeby wam pokazać jakąś piękną panoramę, ale postaramy się może przy kolejnych wywiadach, bo trochę ich tutaj powstanie. Moim pierwszym gościem jest Mateusz Legierski, który przyjechał tutaj na obóz z Koniakowa, zawodnik klubu Octagon Team Cieszyn. Witaj serdecznie, Mateusz. Witam wszystkich. Mateusz, była w ostatnim czasie duża wygrana na oktagonie, w zasadzie dwie walki wygrane w tej organizacji. Powiedz mi, czy twoja obecność tutaj na obozie jest związana z jakąś kolejną walką, która jest na horyzoncie? Tak, wczoraj dostałem informację, że na 90% to będzie oktagon, ale są jeszcze różne propozycje z innych też dużych federacji, więc jak będzie doklepane, to myślę, że będę mógł mówić. Czyli negocjacje trwają w tym momencie? Trwają. Powiedz mi, czy to jest propozycja z zagranicy, z Polski? Możesz chociaż tyle powiedzieć na ten moment? Z zagranicy. No to ciekawie. Bardzo. To życzę lukratywnego kontraktu, bez względu na to, czy to będzie Octagon, czy ta druga tajemnicza organizacja. Powiedz mi, Mateusz, od jak dawna tutaj jesteś w Zakopanem, kiedy przyjechałeś i jak tutaj spędzacie czas z innymi zawodnikami, z trenerami? Jestem tutaj od niedzieli, cały tydzień, już prawie obóz dobiega końca. Codziennie rano robimy trening, albo wchodzimy w góry, albo mamy matę. I wieczorem zazwyczaj sparingi ciężkie, więc naprawdę jest mega ciężki obóz, mega dobra ekipa i myślę, że po takim obozie walki to będzie tylko formalność. Powiedz mi, czy jest tutaj jakiś zawodnik, kolega z maty, z którym wyjątkowo przyjemnie robić się zadaniówki, ćwiczenia? Ktoś taki, o kim chciałbyś wspomnieć? Wiesz co, na pewno o moim trenerze, o Mecie, bo przyjechał tu specjalnie ze mną, żeby oglądać moje przygotowania i też się przygotowuje do swojej walki. O której myślę, że za niedługo może być też głośno. Wsparcie takich trenerów, takich ok-trenerskich, którzy wypuścili wielu mistrzów ze swojej stajni, Szymona Bońkowskiego, Pawła Derlacza. Czujesz się znowu jak uczeń w takich warunkach? Wiesz co, byłem już w Olsztynie u Pawła i Szymona i naprawdę super trenerzy. Myślę, że naprawdę jeśli chodzi o trenerów czołówka Polski, i zresztą widać po zawodnikach, widać jaki mają poziom i co ich zawodnicy reprezentują. Myślę, że tak, że czuję się jak uczeń. No, w takim sporcie chyba należy podchodzić do tematu z pokorą i uczyć się chyba na przestrzeni całej kariery. Oczywiście, MMA to jest nieobliczalny sport, który naprawdę dużo uczy, nie? Przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze z włączoną kamerą, natomiast na temat właśnie odpowiedniego wieku do sportu, wtedy kiedy można osiągnąć pik formy. Ty jesteś zawodnikiem młodym, rozwijającym się. Jak myślisz, czy na tym etapie kariery dajesz sobie w ogóle jakiś czas, do kiedy chciałbyś MMA uprawiać? Myślę, że do kiedy zdrowie pozwoli. Już jest to naprawdę, może nie jest to moje całe życie, ale jest to moje hobby i chciałbym się bić jak najdłużej. Chciałbym zajść jak najdłużej i moim celem w karierze na dzień dzisiejszy jest UFC. Zawsze mierzę najwyżej i myślę, że za kilka lat pokażę, że nie rzucam słów na wiatr. Jak już jesteśmy przy temacie UFC, taki szybki wtrąd, jutro ciekawa gala z udziałem m.in. Nate'a Diaza i Antonego Pettisa, którzy kiedyś bili się obydwaj w twojej kategorii. Jak typujesz to starcie? Interesujesz się tym, co tam się dzieje? Myślę, że Pettis. Jakbym miał stawiać pieniądze, postawiłbym na Pettisa. Myślę, że Nate to raczej boks, ale Pettis może zaskoczyć. No, u nas w redakcji podzielone głosy, nie wiem czy ktoś będzie stawiał kupon, ale na pewno interesująca walka, oby się nic na ostatnią chwilę nie wywróciło, bo to też różnie bywa, wiadomo jak jest. Powiedz mi, Mateusz, czy odczułeś po występach w Oktagonie jakiś skok swojej popularności, ponieważ ja jak gdzieś tam zacząłem tą organizację obserwować również z twojego powodu, zauważyłem, że jak na ten rynek czesko-słowacki, który jakby no nie jest zbyt wielki, bo w Czechach i w Słowacji sumarycznie nie mieszka chyba nawet połowa tego, co mieszka w Polsce. Bardzo dużo na social mediach tam jest lajków, dużo jest komentarzy. Widać, że ta lokalna społeczność mocno się tą organizacją interesuje. Z pewnością też przez to, że gdzieś tam Octagon anektował XFN w zasadzie. Masz jakieś głosy z zagranicy, od Czechów, od Słowaków, którzy pomimo tego, że bijesz tych chłopaków z ich kraju, jednak za ten sport dają ci szacunek? Czy wiesz co, myślę, że za to mnie nie lubią. Myślę, że jakbym był Czechem, to na pewno następna walka byłaby już o pas, bo pobiłem ich pretendenta do pasa
I tak, są jakieś tam głosy na Facebooku czy coś tam, Czesi do mnie piszą często, ale raczej nic takiego. Myślę, że wiesz, biję popularnych ludzi tam od nich i to są ich gwiazdy, nie? Myślę, że następna walka na pewno nie dostanę walki z żadnym Czechem. Będą mi musieli ściągnąć jakiegoś zawodnika, bo oni po prostu, no nie oszukujmy się, w Czechach jest trochę słabszy poziom niż u nas w Polsce. Zresztą widać to po chłopakach. Mówisz ściągnąć kogoś, to znaczy spoza organizacji Octagon? Tak, myślę, tam dostawałem jakieś, nie wiem, czy mogę mówić, gadałem ze swoim menadżerem, ale myślę, że będą ściągać zawodników z Brazylii. No to jest bardzo głęboki rynek, jeśli można powiedzieć. Dokładnie. Nawet chciałem zapytać, czy masz upatrzonego kogoś, ale to jest to raczej ciężkie pytanie, patrząc na rynek brazylijski i to, jak wielu zawodników początkujących na zawodowstwie walczy w kategorii lekkiej tam. Bardzo ciężkie, ale myślę, że kogo sprowadzą, z tym się będę bił. Nie jestem nabijaczem rekordu i po prostu jakiego zawodnika oni dają, z tym będę walczył. Nie mam z tym problemu. Mateusz, miałeś po ostatniej walce na oktagonie jeszcze zaplanowany pojedynek na gali Celtic Gladiator. Być może coś ominęło mnie, natomiast nie do końca są mi znane powody twojej absencji koniec końców na tej karcie walk. Co się stało wtedy? Wiesz co, miałem problemy z przygotowaniem do walki na oktagonie. Miałem w jednej ręce pękniętą kość w dłoni, w lewej. W prawej miałem krwiaki, a gala była za 3 tygodnie chyba po oktagonie, o ile dobrze pamiętam. I po prostu te kontuzje wyłączyły mnie z walki na Celtic. Dosyć poważnie brzmi to, co opisałeś. Wiem, że przykładowo Krzysiek Jodko przez wiele lat zmagał się z kontuzjami dłoni. Mówił, że walczył z połamaną ręką i to w jakiś sposób ograniczało jego możliwości w klatce. W końcu poddał się skomplikowanej operacji, doszedł do siebie, zrobił dwie walki w UFC. Czy to jest coś, co już zostało wyleczone, czy no, gdzieś tam w dalszym ciągu musisz uważać i wiesz, że coś grubszego cię czeka w przyszłości z tego tytułu? Wiesz co, w dalszym ciągu muszę uważać na te dłonie, bo naprawdę czuję to na treningach i jestem na razie na takim etapie kariery, że nie mogę sobie pozwolić na jakąś większą operację, więc póki mogę to jakoś zaleczyć takimi metodami swoimi, więc będę to leczył i operację na pewno będę odsuwał na ostatni plan. No, nokautów masz sporo w swoim rekordzie i amatorskim, i zawodowym, więc gdzieś kiedyś musiało to wyjść spod śniegu. Dłonie nie wytrzymały. A jeżeli chodzi o pozostałe aspekty twojego przygotowania aktualnie, na ile procent oceniłbyś swoją formę? Teraz myślę szczerze na 60%, ale w październiku szykuje się mi walka, więc będę na pewno przygotowany na 100% i walka to będzie tylko formalność. Jeżeli ta walka się uda, do niej dojdzie, będzie pomyślny wynik na przyszły rok, ile sobie pojedynków założyłeś? Wiesz co, zawsze planuję tak z trenerem 4-5 pojedynków. Moim głównym celem jest utrzymywać się z MMA. Wiesz, nie robię tego dla pieniędzy, ale chciałbym się z tego utrzymywać i chcę siedzieć z córką w domu, a nie zapierdalać gdzieś na budowie. Więc myślę, że po prostu 3-4 pojedynki, jeśli będą dobre oferty finansowo, będę w stanie wstoczyć. Z pewnością ta kwestia zarabiania życia z MMA siedzi w głowie z początków zawodowej kariery, bo ty też porobiłeś się wcześniej amatorsko. W jakim procencie tego paska procentowego ładowania możliwości zarabiania z MMA jesteś teraz? Jest bliżej początku czy bliżej końca tego achievementu? Wiesz co, inwestowałem przez 5 lat praktycznie na paliwo wszystkie pieniądze, co miałem, bo mam daleko do klubu i teraz już jestem na szczęście na etapie wyciągania. Już ten etap pominąłem wkładania i myślę, że powoli jest coraz lepiej. Ja w takim razie życzę Ci, żeby ta kopalnia była jak najgłębsza i żeby nie kończyły się w niej złoża. Dzięki za miłą rozmowę. Życzę Ci dobrego zakończenia obozu, bez kontuzji, no i tej walki na dobrym kontrakcie w październiku czy ogólnie do końca roku. Jeśli chciałbyś komuś podziękować jeszcze, to śmiało teraz możesz to zrobić. Komu? Myślę, że chciałbym wszystkie moje wygrane, jak i kolejne następne dedykować dla mojej córeczki, bo jest to naprawdę moja motywacja do życia i do treningu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.